Trochę się rozkręcić, bo strzelkę, sakę w nomu i let's go. Let's go. Serdecznie w nowym vlogu. Ostatnio pokazywałam Wam, jak spędzić czas w sobotę rano, kiedy mamy wolny czas. Dzisiaj pokażę Wam, jak spędzić czas w mieście, które zdało dziecko. Dajcie szale. Macie jakiś towar? Macie jakiś suchy chleb? Macie trochę chleba? Moi drodzy, zaczynamy dzień, ale najpierw musimy coś zjeść, bo jedzenie jest najważniejsze, a to nie dla nas. My lubimy sobie dobrze zjeść, dużo zjeść i idziemy do baru Pacyfik, czyli na jedzonko, które jest połączeniem kuchni koreańskiej, japońskiej, Kalifornia i jeszcze meksykańskiej. Takie wszystko, takie wszystko co najlepsze, moim zdaniem. Dobre połączenie, dobre smaki. Idziemy tam. Coming to America. Ja jakbym była właścicielką takich restauracji, to bym tak cicho ustawiała muzykę. Wszyscy mnie od razu opiszyli. Nie wiem, tak wydaje mi się, że się była DJ-em. Nie, bo ogólnie wydaje mi się, że jest okej, że muzyka gra, to mi nie przeszkadza, ale jest troszeczkę za głośno. I ja czuję, że strasznie albo krzyczę, albo tak naprawdę nic do mnie nie słyszy. Ja muszę sobie kupić taki mały mikrofon. Widziałam, że są takie malutkie mikrofony, które się podłącza chyba pod telefon. I właśnie mogę sobie mówić. Wtedy po prostu może być głośno. No jak? Ja prowadzę do Kieszy. Halo, proszę Państwa. Dzisiaj ja będę Was oprowadzać po Warszawie. My jak takie Ameryki. On do nas przejść, a my... Dzień dobry. Ja już byłam przejść. Ja byłam przejść. Ja też chyba nie powiedziałam dzień dobry. Pani mi się wydaje. Ja się lubię z panem. Szybkie fury. Dobra muza. Taka jest Warszawa. Zapraszamy. Piękne dziewczyny i szybkie samochody. Mówię o sobie. Albo w sumie może ja usiądę, a ty usiądziesz na moich kolanach. No nie, usiądźmy pół na pół. Nie wiem, czy tak damy radę. Damy radę. Jak wszyscy tak robią, to my też damy radę. Nie wiem, czy z tego coś wyjdzie dobrego. No, zobaczymy. Dobra, a jakieś umawiamy się na coś? No nie, no wiem, spontan. Tak, jakoś. Jak ja wyglądam? No, jakiś po prostu spontan. Dobra. Wystarczy założyć? Chyba. Ja nagrywam nasze reakcje. Okej, okay. Smile. Chyba już, tak? Chyba. Wyszło coś? Nie wiem, mam nadzieję, że coś wyszło. Jest? Pokaż, pokaż. Coś chyba jest. Dziękujemy za super zdjęcia. Jak to się... Jezu, czekaj, nie mogę nawet powiedzieć dobrych jakichś słów. Ja chciałabym być taka elokwentna na tym vlogu, a wychodzi jak jakiś... Nie mogę się wysłowić. Byłyśmy w fotobudce. O, chciałam to powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że byłyśmy w fotobudce, ale fajniejsze byłyśmy we Florencji. Była bardziej taka z vibe'em lepszym. To jest coś takiego, że wiem w głowie, co mu chciała pokazywać, jak prowadzić vlogi. Ale w jakimś stopniu przez to, że to jest takie dla mnie nowe, takie cały czas jakieś stresujące, to nie umiem się tak otworzyć, żebyście mnie poznali, jaka jestem naprawdę. Ciężko mi otworzyć się przed światem. LA? Mhm. LA, bo matcha jest popularna w LA. Hailey! Hailey.
powiedzieć tak szczerze, od serca, że to jest najlepsza matcha w Warszawie. W ogóle nie wiem, chyba najlepsza matcha, jaką piłam. A ta już jest w ogóle pyszna, z tym truskawkowym dołem. To jest takie połączenie takiego deseru. Nie wiem, takie w sumie to jest wszystko. Taki shake, smoothie, czuć matcha. Dobrze czuć te truskawki. To jest takie dobre. Nie? To jest dobre, Dla osób, które może nie lubią tak do końca smaku matchy, bo matcha ma taki specyficzny smak. Jest taka troszkę, nie każdy ją też lubi, nie każdy też musi ją lubić. Ale w takim połączeniu to jest moje nowe super. Sztuka i ciała. Hello. Już sobie może iść. Warszawa latem jest chyba najfajniejsza. Znaczy chyba, na pewno jest najfajniejsza. W ogóle każde miasto najlepsze jest Warszawa. Mocna ta macza. Maca weszła. Dobrze, maca weszła. Maca mi weszła do głowy. Chciałam powiedzieć, że każde miasto jest najfajniejsze latem. Bo o, jaki piękny. Jaszczur. Frida Kahlo. Frida Kahlo to moja ulubiona artystka, więc nie mogę się doczekać, aż zobaczymy jej pracy. No, ale jakaś kolejka. Ale mam już bilety. Też wiedziałam. Do osób zainteresowanych wystawą. Wystawa trwa do 3 września. Jest w Łazienkach Królewskich, więc wszystkie osoby, które są albo na miejscu, albo przyjadą do Warszawy. Jeszcze nie mówię wcześniej, ale warto, i tak jak warto zobaczyć. Nawet jak jest mała wystawa, czy nie jest może aż taka rozbudowana, to i tak warto. Dzieło. Wyjdziesz za mnie? Marry me? Will you marry me? Excuse me? Marry me? Już obejrzałyśmy wystawę Frida Kahlo. Spodziewałam się, może nie, że spodziewałam się od razu takich prac jak w Meksyku, ale myślałam, że będzie ciut więcej. Ciut, czyli myślałam jakieś... Więcej niż 3. 10 przynajmniej prac. Myślałam, że może będzie jakiś autoportret. Liczyłam na to, że jakiś zobaczę jeden z tych takich sławniejszych. Czy no, oczywiście były. Były 3. Tylko obrazy. I jeszcze w tym... same owoce. No fajnie, tak? Fajnie zobaczyć na żywo, fajnie po prostu iść na taką wystawę, także ogólnie polecamy. Jeśli coś takiego się dzieje w Warszawie, to warto przyjść, zobaczyć, nawet jak jest bardzo malutka wystawa. Ale liczyłyśmy, że... Warto to przeżyć, tak? Ale no, liczyłyśmy, że będzie po prostu więcej. Nie spodziewałyśmy się, że będzie taka malinka, no bo sama w sobie miała tylko 3 obrazy. Reszta to były takie opisy. Bardziej opisy, cytaty. No o niej, o jej życiu, o jej przemyśleniach, więc można poczytać, można sobie się czegoś nowego dowiedzieć. Ale same prace? 3. Tylko 3. Trochę brakowało, żeby było czegoś więcej. Następnym razem prosimy o więcej. Następnym razem pojedziemy do Meksyku. Ty jesteś tutaj tylko do... jako bonus, a nie jako prawie prowadząca. Odejdź.
bonus, ale jak? Ona tutaj zawsze ze mną jest. Ja już jej nie chcę. Zabierzcie ją. Przyczepiła się do mnie i nie chce odejść. Były dramy, były bijatyki. Tak. Pobite oczy i wybite zęby. Prawie musiałyśmy walczyć o miejsce, które stałyśmy. Kolejne miejsce na mapie Warszawy, gdzie warto bywać, warto przyjść. Co jakiś czas odbywają się tutaj aukcje, ale wcześniej można zobaczyć obrazy za darmo. Z tego co wiem, to jest darmowe takie wejściówki. Niestety teraz już jest zamknięte. Ale to jest kolejne miejsce, gdzie jako turysta można przyjść. Odejść.